Witam Państwa serdecznie. Mam na imię Jerzy Nikrowski, jestem dyrektorem biura maklerskiego i dzisiaj spotykamy się w styczniu, w nowym roku 2023, żeby z Państwem porozmawiać o naszym spojrzeniu na perspektywy gospodarcze, perspektywy ekonomiczne w bieżącym roku. Wyselekcjonowaliśmy kilka tematów inwestycyjnych, które mogą być bardzo przydatne naszym zdaniem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, które mają na celu powiększyć Państwa kapitał poprzez inwestowanie, poprzez podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości. W trakcie naszego spotkania oczywiście gorąco Państwa zachęcamy do zadawania pytań, natomiast postaramy się nawiązać do pytań, które pojawią się po Państwa stronie po zakończeniu naszej prezentacji. Dzisiaj z Państwem, razem ze mną, webinar będzie prowadzony przez pana Michała Kreczewskiego, który jest kierownikiem zespołu doradztwa inwestycyjnego w naszym biurze maklerskim oraz przez pana Łukasza Pawłowskiego, który jest ekspertem od tematów związanych z życiem politycznym w naszym kraju oraz otoczeniem politycznym, które może bardzo mocno wpływać również na tendencje giełdowe, na sytuację gospodarczą i na długoterminowe decyzje polityczne, które mają gigantyczne przełożenie na wyceny aktywów i na zachowania właśnie inwestorów na rynku krajowym. Także witamy Państwa Dobry wieczór. serdecznie. Witamy Panie Łukaszu. Witam Państwa serdecznie i zaczynamy od krótkiego wprowadzenia z perspektywy makroekonomicznej, w jaki sposób oceniamy rok bieżący i które kluczowe czynniki naszym zdaniem mogą mieć wpływ na zachowanie się aktywów finansowych na naszym rynku. Więc jako wstęp zaczęlibyśmy od spojrzenia, co się stało w poprzednich latach. Od roku 2021 kontynuowaliśmy wychodzenie ze spowolnienia czy z kryzysu popandemicznego, więc zarówno rok 2021, jak i 2022 bardzo, bardzo mocno korzystały z tendencji pozytywnych wychodzenia gospodarek z okresu popandemicznego, odbudowy popytu konsumpcyjnego, odbudowy popytu inwestycyjnego. To wszystko się przekładało na to, że dynamika PKB w największych gospodarkach świata była na bardzo wysokim, pozytywnym poziomie. Początek roku 2022 zbiegł się z inwazją Rosji na Ukrainę. To wszystko łącznie z gigantyczną hossą, czyli że dużą zmianą cen surowców energetycznych przełożyło się na to, że w wielu gospodarkach świata bądź to zostały zerwane łańcuchy logistyczne, bądź mnóstwo kwestii zagadnień geopolitycznych miało negatywne przełożenie na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, łącznie z konsekwencjami, które miało to na poziomie inflacji. Rok 2022 poskutkowało tym, że kolejne okresy są okresami spowolnienia gospodarczego, czyli że zarówno w gospodarce Stanów Zjednoczonych, strefy euro, Chin, Japonii, jak i Wielkiej Brytanii widzimy kolejny rok z wyjątkiem Chin, kolejny rok jako rok, w którym gospodarki bardzo mocno spowalniają. I jest to związane z tym, że również na poziomie polityki monetarnej to są okresy, w których bank centralny zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i strefy euro zacieśnia politykę monetarną, co prowadzi do poziomu wzrostu gospodarczego, który jest znacznie poniżej potencjału i jest znacznie powyżej długoterminowej średniej, która była obserwowana w dotychczasowych okresach w poprzednich latach. Jeśli chodzi o nasze prognozy w zakresie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, strefie euro oraz Polsce, uważamy, że w roku bieżącym Stany Zjednoczone jeszcze dostarczą co najmniej dwóch podwyżek i docelowy poziom stopy procentowej na dolarze amerykańskim może się znaleźć na poziomie 5% pod koniec roku. W przypadku Banku Europejskiego spodziewamy się podwyżki stopy procentowej na początku roku, czyli w pierwszym kwartale 2023 roku i poziomem docelowym,
jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, powinna być wysokość kosztu pieniądza na poziomie 3%. Jeśli chodzi o krajowy rynek i krajową gospodarkę, spodziewamy się braku zmiany polityki monetarnej, czyli że te podwyżki, których świadkami byliśmy w poprzednim roku, pozostaną już z nami na dłużej, czyli że brak zmiany stopy procentowej przez NBP, szczególnie w okresie, w którym jesteśmy obecni, czyli że rok wyborczy, o czym później również porozmawiamy w kontekście polityki i wpływu na rynek krajowy. Natomiast uważamy, że do końca roku stopa procentowa w Polsce pozostanie bez zmian. Jeśli mógłbym dodać jeszcze do tej części, bo ona w pewnym sensie dotyczy też Oczywiście. polityki, to warto wiedzieć, że w polityce zawsze działa się na tle i myślenie polityków, a te decyzje dotyczące stóp procentowych dotyczą jednak decyzji politycznych, wpływają na to, że jeżeli inflacja była wysoka, a teraz zaczyna spadać, to rządzący będą pokazywać to na tle, w zasadzie, że było dużo gorzej, teraz już jest dużo lepiej, więc też nie będzie takiej presji do tego, żeby z tą inflacją mocno walczyć, szczególnie właśnie, że mamy okres kampanii wyborczej. Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że ubiegły rok cechował się tym, że stopa inflacji była na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w połowie roku 2022. I z biegiem czasu zbliżanie się do tego okresu, czyli że przełom lata, połowa roku 2023 będzie oznaczało, że wchodzimy w okres wysokiej bazy statystycznej i inflacja siłą rzeczy będzie notowała spadki. Jednocześnie Narodowy Bank Polski ma bardzo łatwe zadanie w obecnym okresie, dlatego że ceny surowców, szczególnie surowców energetycznych, które wpłynęły najmocniej na inflację w poprzednim roku, ceny ropy naftowej, ceny gazu ziemnego na rynkach światowych, pod koniec 2022 roku bardzo mocno spadły. Obecnie obserwujemy poziomy, przykładowo ceny ropy naftowej, zbliżone do tych odczytów, które były obserwowane przed wojną na Ukrainie. Więc działania Banku Centralnego w Polsce są dosyć mocno przewidywalne w tym kontekście, oczywiście. No i to, co zostało przed chwilą również powiedziane, rok wyborczy w pewnym sensie wymusza decyzje, które są bardziej popularne, a podwyższanie kosztu pieniądza, które oznacza wyższe raty kredytowe czy wyższe, gorsze perspektywy projektów inwestycyjnych, podwyższanie kosztu pieniądza w tym okresie jest bardzo mocno, bardzo niepopularne, więc nie przewidujemy, żeby to miało miejsce. Kolejną rzeczą, która jest niezwykle istotna i z którą chcielibyśmy się podzielić z Państwem, jeśli chodzi o nasze spojrzenie na gospodarkę, jest temat inflacji. Inflacja w ujęciu globalnym, która ma gigantyczne przełożenie na decyzje banków centralnych, największych gospodarek świata, tutaj przedstawionych przed Państwem, to są gospodarki Stanów Zjednoczonych, strefy euro, Wielkiej Brytanii oraz największych gospodarek azjatyckich. Inflacja w roku bieżącym będzie spadać do poziomów ponadprzeciętnie w dalszym ciągu wysokich, ale zdecydowanie niższych niż to, co mogliśmy obserwować w poprzednim roku. Za spadkiem inflacji również przemawia to, o czym już powiedzieliśmy, dużo niższa wycena na rynkach surowcowych, dużo niższa wycena surowców energetycznych. W pewnym sensie rozerwanie łańcuchów dostaw, które miały miejsce w zeszłym roku i przekłada się w dalszym ciągu na spowolnienie gospodarcze globalne, ale już obserwujemy odbudowę łańcuchów dostaw, odbudowę procesów logistycznych, które stopniowo również prowadzą do tego, że presja inflacyjna jest znacznie niższa. A drugi czynnik, który jest być może bardziej pesymistyczny, ale jednak spowolnienie gospodarcze, o którym mówiliśmy na samym początku naszego spotkania, spowolnienie gospodarcze ma wpływ na niższą inflację, czyli że niższy popyt oznacza niższe ceny. I kolejna rzecz, o której chcielibyśmy powiedzieć podczas wprowadzenia do naszego spotkania, to jest temat rynku krajowych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na to, że z perspektywy historycznej krajowy rynek wygląda bardzo atrakcyjnie, z uwagi na to, że w minionym roku polskie akcje były bardzo mocno wyprzedawane przez inwestorów i obecne wskaźniki wycen, czyli że wskaźnik bieżącej ceny w proporcji do zysków generowanych przez przedsiębiorstwa, plasuje nasz rynek znacznie
poniżej rynków porównywalnych, rynków wschodzących, które się znajdują w indeksie MSCI Emerging Markets. Oznacza to, że względem podobnych rynków jak polskie krajowe akcje są dużo bardziej atrakcyjne i o ile z reguły nasz rynek był wyceniany w podobny sposób jak szeroki indeks, w tym momencie oferujemy jako rynek dużą premię, która może się przekładać na wzrosty cen na krajowym rynku akcji. A druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić również uwagę, jest po lewej stronie zestawienia statystyk, w jaki sposób krajowy rynek się zachowywał przy poprzednich bessach, spadkach, przecenach. Dotychczas jeszcze nie mieliśmy ani jednego roku po przecenie, która by się powtórzyła w roku kolejnym, czyli że każdy rok mocnej przeceny był, po każdym roku mocnej przeceny następował rok pozytywnych wycen, czyli poprawy stóp zwrotu, a w perspektywie inwestycyjnej od 3 lat w górę poziom i prawdopodobieństwo pozytywnych stóp zwrotu zdecydowanie rosło od poziomu ponad 90% w górę do 100% przy inwestycjach kilkuletnich. Także w krótki sposób podsumowaliśmy nasze spojrzenie na gospodarkę, na gospodarkę światową, na kontekst, w którym rozmawiamy, jeśli chodzi o atrakcyjność polskich akcji. Chciałbym przekazać teraz mikrofon do pana Michała Krajczewskiego, byśmy mogli wprowadzić państwa w nasze spojrzenie już na temat konkretnych przewidywań, konkretnych branż, konkretnych pomysłów inwestycyjnych na rok 2023. Michał. Jasne. Dzień dobry jeszcze raz z tej strony. Michał Krajczewski. Więc no tak, biorąc tutaj pod uwagę to tło ekonomiczne, które przedstawił pan Jerzy, no chcielibyśmy takich 5 tematów, trochę one się pewnie będą na sobie zazębiać, przedstawić, no i tu wychodząc może bardziej od takich inwestycji konserwatywnych, czy gdzieś bardziej na rynku długu, te wyższe stopy procentowe i zakończenie tych podwyżek stóp procentowych na wiele wyższych poziomach niż to miało miejsce w ostatnich latach, no stwarza nowe możliwości właśnie inwestycyjne na rynku długu. Tu jak widzimy na wykresach jakby te ostatnie miesiące, no stały pod znakiem znacznej zmiany, tak, charakterystyki tego rynku. Ten taki bardziej kolorowy wykres, no to są rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. No i tak jak przez wiele lat poprzednich przed pandemią byliśmy, czy zaraz po pandemii w takim okresie historycznie niskich rentowności obligacji, niskich stóp procentowych, no tak ostatni rok no to stał pod znakiem diametralnej zmiany trendu na rynku obligacji. Natomiast no uważamy, że jakby ta zmiana trendu, czyli wzrost rentowności i równoczesny spadek notowań obligacji ma się ku końcowi. Też jakby widać zwiększoną atrakcyjność obligacji przez pryzmat tego drugiego wykresu po prawej, który pokazuje, jaki procent globalnych obligacji był notowany z ujemną rentownością, więc tutaj w tych czasach, szczególnie zaraz po pandemii, po mocnych obniżkach stóp, znaczna część obligacji skarbowych państw rozwiniętych była notowana z ujemną rentownością, więc no to na pewno przy długoterminowej inwestycji zbyt dużej stopy zwrotu inwestorom nie mogło przynieść. To jest no teraz ta sytuacja diametralnie się odwróciła, te rentowności obligacji skarbowych, zarówno krótko, jak i długoterminowych są bardziej, o wiele bardziej atrakcyjne na tle historycznym, też tak porównując na przykład do stopy dywidendy oferowanej teraz przez globalne akcje, też jakby ta rentowność obligacji jest o wiele bardziej ciekawsza, więc no tu oczekujemy, że po tym słabym roku 2022 dla rynku obligacji rok 2023 będzie o wiele lepszy. Właśnie po pierwsze dlatego, że te startowe rentowności, czy te potencjalne tak kupony, jakie te obligacje wypłacają, będą wyższe. No po drugie oczekujemy zakończenia tego trendu, tu jak pan Jerzy przedstawił, podwyżek stóp procentowych, a nawet gdzieś w horyzoncie kolejnego roku mogą być to obniżki, co związane jest ze spowalniającą gospodarką. No i w związku z tym, no tutaj nasza taka bazowa rekomendacja, no to właśnie jest, no można powiedzieć, no coraz bardziej należy się interesować tymi obligacjami średnio i długoterminowymi.
no bo o ile były w porównaniu do krótkoterminowych obligacji, one spadły mocniej w 2022, no tak, jeżeli spodziewamy się odwrócenia trendu, jeżeli chodzi o rentowności, no to ceny tych obligacji średnio i długoterminowych powinny zachowywać się relatywnie lepiej w porównaniu do tych krótkoterminowych przy jakby korzystnym rynku dla obligacji. Więc no tutaj czy same obligacje skarbowe o tym tak zwanym dłuższym duration, czy też fundusze obligacji skarbowych, szczególnie tych długoterminowych, no powinny o wiele lepiej performować w nadchodzącym roku. No tak samo też czy fundusze na przykład obligacji o takich bardziej aktywnych strategiach zarządzania, no powinny na tej zmienności korzystać. Jeżeli chodzi o inne klasy aktywów, które gdzieś pozytywnie oceniamy w takim otoczeniu, no to też są certyfikaty strukturyzowane, to też w ślad za tym, jak te stopy procentowe są na rynku wyższym, no to i właśnie w tego typu produktach możemy oferować wyższy poziom kuponów, tudzież też jakby no ciekawsze bariery, czy tutaj dodatkowe efekty chroniące inwestora. Natomiast w przypadku akcji tutaj ten wysokie stopy procentowe oznaczają rosnący koszt długu, więc no tu oczekujemy, że relatywnie lepiej powinny się zachowywać akcje, które po prostu mają, czy akcje spółek, tak, które mają niski poziom zadłużenia, czy wręcz które mają gotówkę netto. Tu akurat nie da się rozróżnić jakiejś jednej konkretnej branży, która na przykład cechowałaby się większą liczbą takich spółek, no tu bardziej stawialibyśmy właśnie na selekcję takich spółek, które te zadłużenie mają niskie, no bo one tak bardzo nie odczują tych rosnących kosztów finansowania. Drugi temat jest o wysokiej zmienności. Tutaj w przeciągu właśnie też ostatniego roku i po COVID-zie i też w 2022 roku mieliśmy dosyć mocny wystrzał zmienności. Tu na tym dużym wykresie widzimy zmienność odpowiednio. Szara linia to jest indeks akcji, taka zielona linia to jest indeks zmienność dla indeksu obligacji, taka bardziej brązowa linia to jest zmienność dla indeksu walut. No i widzimy, że w ostatnim roku ta zmienność wzrosła, tu szczególnie w porównaniu do tego, co było przed COVID-em. No i w związku z tym, że cały czas tutaj mamy tą niepewność tak odnośnie jak szybko ta inflacja będzie się schładzać, jakby no jak tutaj ta sytuacja geopolityczna będzie wyglądać, jak będzie wyglądać sytuacja z koniunkturą, no po prostu ta wysoka zmienność no będzie się utrzymywać tak w najbliższym czasie. Być może w przypadku obligacji będzie trochę mniejsza, no to jest na przykład w przypadku akcji czy walut nadal może rosnąć. No i przekładając to na to jakieś produkty czy sektory, które mogą korzystać na tej wyższej zmienności, no to też są certyfikaty strukturyzowane. Tutaj jakby konstrukcja tych certyfikatów może zakładać, że zarabiamy zarówno na wzrostach, jak i spadkach, więc jest to w jakiś sposób, może być to zabezpieczenie tak dla portfela inwestora przy tej wysokiej zmienności też, czy wybrane poziomy barier, czy kuponu, czy wcześniejszego wykupu po prostu mogą się częściej realizować. Po drugie, no widzimy, że właśnie jednak powiedzmy te znaki zapytania, tak, jeżeli chodzi o tą sytuację koniunktury gospodarczej, naszym zdaniem ta wysoka niepewność, ta wysoka zmienność powinny premiować cały czas sektory defensywne czy spółki dywidendowe. To jakby część tych sektorów czy spółek, które wymieniłem, no już zachowywała się lepiej, tak szczególnie od połowy roku. Teraz no uważamy, że tak patrząc szczególnie przez pryzmat rynków zagranicznych, właśnie takie branże jak ochrona zdrowia, czy te dobra podstawowe, tak zwane FMCG, czy te spółki użyteczności publicznej na tych rynkach zagranicznych powinny radzić sobie lepiej. No też tutaj te spółki dywidendowe postrzegane jako bardziej bezpieczne, defensywne właśnie przy tej dużej zmienności no, powinny zapewniać tak inwestorom to większe bezpieczeństwo. Też te spółki posiadające zdolność do szybkiego podnoszenia cen, chociaż tutaj wspomnieliśmy tak, że inflacja powoli gdzieś zakręca, nie jesteśmy, jak to mówił nasz prezes, na tym płaskowyżu, no to cały czas ona będzie. Faktem jest, że może być to spadek na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych gdzieś z 8 do 5%, natomiast no jest to cały czas wysoki poziom wzrostu cen, więc też jakby te spółki, które
cały czas te ceny będą mogły podnosić bez większego uszczerbku na popyt na swoje produkty, powinny zostać przez inwestorów docenione. No i wreszcie w związku z tym, że mamy tą wysoką zmienność, mamy tą niepewność geopolityczną, no ale też mamy jakby zakończony ten trend podwyższania stóp procentowych, no zdecydowanie lepiej powinno radzić sobie złoto, czy ten rynek złota, zarówno bezpośrednie inwestycje przez fundusze, czy ETF-y, czy pośrednie inwestycje przez fundusze akcji, tak tego rynku powinny radzić sobie lepiej. W 2022 gdzieś to złoto mogło rozczarować, no bo pomimo tego, że była wysoka inflacja, no to złoto jakby bardziej niż z samą inflacją jest skorelowane z tak zwanymi realnymi stopami procentowymi, czyli jakby ta stopa banku centralnego minus inflacja. No w związku z tym, że te stopy przez banki centralne były podnoszone, no to bardziej inwestorzy woleli te bezpiecznie, jakby bardziej woleli gdzieś na te najbezpieczniejsze inwestycje typu lokaty czy te bardzo krótkoterminowe obligacje swoje środki przemieszczać. Natomiast no teraz, jeżeli spodziewamy się spadku rentowności obligacji, zakończenia podnoszenia stóp procentowych, co na przykład w przypadku Fed powinno też naszym zdaniem oznaczać osłabienie się amerykańskiego dolara, no to te wymienione przeze mnie czynniki tak w skrócie powinny przekładać się na lepsze zachowanie notowań złota, co już zresztą tutaj w ostatnim miesiącu widzimy. Właśnie chciałem uzupełnić to, co mówiłem z chwilą odnośnie zmienności. Dobra, to się cofniemy. Umiejscowili w kontekście propozycji inwestycyjnych dla naszych słuchaczy to, że klasycznym tematem, poza tym, który wymieniliśmy, jeśli chodzi o długoterminowe inwestowanie w konkretne sektory, spółki, o których powiedziałeś, jest również możliwość wykorzystywania zmienności poprzez inwestowanie w instrumenty pochodne. Jest to oczywiście forma inwestowania dla wytrawnych graczy, dla graczy, którzy rozumieją, czym jest mechanizm dźwigni finansowej, oczywiście i lewaru, który jest w tym szyty, i są to inwestycje oczywiście o bardzo wysokim poziomie ryzyka, natomiast otoczenie, w którym się znajdujemy, a szczególnie otoczenie o wysokiej zmienności, sprzyja zajmowaniu krótkich pozycji i wykorzystywaniu tych pozycji do realizacji zysków. Kolejnym przykładem, świetnym przykładem wykorzystania dobrej, wysokiej zmienności jest inwestowanie poprzez instrumenty strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane, które z kolei mają bardzo ograniczony profil ryzyka, natomiast również korzystają na tym, że rynek, że zmienność, którą dostarcza rynek, podnosi wyceny tychże właśnie instrumentów pochodnych. Także dziękuję bardzo, Michał. To może jeszcze, jeżeli mógłbym dodać jeszcze do tego koszyka zmienności, ta cała druga część dotycząca polityki jest zresztą nazwana takim okresem niepewności i zmienności, z tego względu, że wchodzimy w okres wyborczy, potem będzie bardzo ważny okres formowania nowego rządu, bez względu jaki on będzie. Tak więc tych elementów, tych politycznych będzie też bardzo dużo w tym roku, jeśli chodzi o niepewność, zmienność, nieprzewidywalność, jakby ta sytuacja polityczna zawsze też wpływa na tą sytuację gospodarczą. Dokładnie tak, no to tu jeszcze o sytuacji politycznej będziemy dalej rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi o nasz trzeci temat, on dotyczy inwestycji, to jak wspomniałem, jest to temat nieco bardziej długoterminowy, no bo on opiera się o takich kilku strukturalnych zmianach, jakie zaszły po COVID-zie, jakie też w 2022, szczególnie w przypadku na przykład rynku energii czy cyberbezpieczeństwa, no zostały przyspieszone. No bo tak, jakie to są zmiany, które widzimy, no to jest, no jest to kilka takich, można powiedzieć, równorzędnych czynników. Tutaj po COVID-zie, może nie będę tu po kolei wymieniał, jak tu jest w tych punktach na prezentacji, no jest cały czas ten temat zwiększonej digitalizacji przedsiębiorstw, to już pewnie jakaś pierwsza fala jest za nami, natomiast no te inwestycje będą wzrosły i będą się utrzymywać. Rok 2022 no właśnie przyniósł te problemy na rynku energii, to jest szczególnie w przypadku Europy, odcięcie się od dostaw rosyjskiej ropy i gazu no wymusza inwestycje, i to zarówno w te odnawialne źródła energii, no ale
także jakby w dostawy gazu z innych kierunków, w magazynowanie tej energii, także tu jeszcze jakby ten temat o samej energii będziemy poruszać, jakby naszym zdaniem zasługuje to na jeszcze osobne omówienie, będzie to piąty temat. Natomiast no tu przy okazji tych zwiększonych inwestycji też o tym chciałem wspomnieć. Jakby poruszając też tutaj temat naszego wschodniego sąsiada, no też coraz bardziej rośnie, czy to wśród przedsiębiorstw, czy konsumentów, czy rządów, świadomość tego tematu cyberbezpieczeństwa. To jakby dużo szacunków, jeden z nich przedstawiony tutaj po prawej stronie, pokazują, że ten wzrost inwestycji tutaj w różne segmenty związane z cyberbezpieczeństwem, czy też jakby szeroko pojętą obronnością taką bardziej fizyczną, tak, czy posiadanie odpowiedniego sprzętu armii będzie rosło, więc no to też jakby są tutaj sektory spółek giełdowych, które mają na te ekspozycje i których przychody i zyski będą na tych trendach cyberbezpieczeństwa i obronności korzystać. Innym tematem to jest na przykład automatyzacja produkcji. No mamy cały czas, mamy ten wzrost kosztów surowców, mamy wzrost kosztów paliw, mamy wzrost kosztów płac jakby tych pracowników, szczególnie na polskim rynku wolnych, można powiedzieć, nie jest dużo, więc no tutaj z tymi samymi trendami oczywiście też boryka się czy Europa Zachodnia, czy Stany Zjednoczone, więc no tutaj firmy, szczególnie w tym obszarze produkcyjnym, no ale też pewnie coraz bardziej IT na tą automatyzację będą stawiać. No czy wreszcie trochę ten motyw tych przerwanych łańcuchów dostaw, też tych napięć geopolitycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no powoduje to, że te nowe łańcuchy dostaw, te jakby nowe cykle czy systemy produkcyjne będą zorganizowane po COVID-zie trochę inaczej, czyli mamy tu takie ładne terminy jak nearshoring czy reshoring, czy właśnie przenoszenie z powrotem tej produkcji z Azji bliżej tutaj państw Zachodu, czy Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej. No tu na tym temacie może skorzystać Polska czy Europa Środkowa, no bo to cały czas tutaj nasz region jest traktowany jako taki hub produkcyjny, cały czas jednak te przewagi kosztowe nad Europą Zachodnią mamy, cały czas jakby ten klimat tutaj inwestycyjny, mimo jakby tej zawieruchy politycznej czy geopolitycznej, no jest jednak w takim dłuższym terminie korzystny. No i tutaj na tym trendzie jakby no kilka takich szerokich sektorów, tak, będzie korzystać. No tu wspominałem o tych odnawialnych źródłach energii, jakby tutaj spółki właśnie zajmujące się produkcją, tak, czy produkcją samej odnawialnej, produkcją samego, tak, prądu, czy biopaliw, czy jakby produkcją paneli fotowoltaicznych, to jakby tych wszystkich elementów związanych z OZE, czy infrastrukturą energetyczną, magazynami energii, jakby też ta produkcja, czy bezpieczeństwo związane wreszcie z żywnością, czy wodą też mogą być coraz bardziej gdzieś dostrzegane przez decydentów i inwestorów. No tu wspominałem, tak, o cyberbezpieczeństwie, więc tutaj spółki informatyczne zajmujące się takimi sprawami mogą jak najbardziej korzystać. No też jakby tu wspominałem o automatyce przemysłowej, więc też jest grono takich spółek, które taką automatyką się zajmuje. To pewnie bardziej już bym patrzył na rynki Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. No czy też jakby tu wspominałem o wysokich kosztach produkcji, więc też jakby takie tematy związane z recyklingiem, jakby tutaj też wymogi środowiskowe coraz silniej narzucane przez Unię Europejską, to jakby inwestycje w tym obszarze po prostu wymuszają. No i to z nami będzie po prostu przez kolejne lata funkcjonować. Tutaj czwarty temat, trochę też w nawiązaniu do tematu pierwszego, gdyż no tu wysokie stopy procentowe, no jednak, jak tutaj pan Jerzy na początku mówił, powoli tą inflację zduszają, czy będą właśnie w 2023 roku zduszać i ograniczać. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, szczególnie w Polsce, tak nominalnie ten poziom wzrostu cen, ta dynamika inflacji będzie wysoka, natomiast no dla inwestorów na rynku akcji czy obligacji liczy się jednak sam kierunek zmian, no to znaczy w zeszłym roku inflacja rosła, było to negatywnie przyjęte. W tym roku dynamika inflacji będzie się obniżać, więc jakby no kierunkowo jest to pozytywne zarówno dla rynku obligacji, jak i akcji.
No i tu szczególnie, jeżeli chodzi o Polskę, to zwróciłbym uwagę na ten wykres u góry po prawej. To są prognozy, świeże prognozy naszych ekonomistów już po tym wstępnym odczycie za grudzień. Tu spodziewamy się takiego lekkiego piku jeszcze na początku roku, no gdyż te nowe taryfy tak na prąd, wzrosty niektórych opłat tak powinny przełożyć się na kilku punktowe czy kilka punktów tak procentowych wyższą inflację niż w grudniu. Natomiast no tu no nie oczekujemy jednak przebicia tego takiego trochę może oczekiwanego czy gdzieś wypatrywanego poziomu 20%. No a potem jednak w następnych miesiącach ta inflacja powinna dosyć wyraźnie schładzać się gdzieś w kierunku 10% dynamiki bliżej końca roku. Więc tak jak wspominałem, no 10% to cały czas jest wysokie tempo wzrostu cen, natomiast no widać, że jednak jest to istotny spadek tak z pobliżu tej dynamiki 20%. No i podobną tendencję mamy do czynienia też na rynkach zagranicznych. Tak jak wspominałem przy okazji tematu pierwszego i drugiego, w związku z tym banki centralne zakończą podwyżki stóp procentowych. To z kolei naszym zdaniem będzie przyczyniało się do stopniowego osłabienia się dolara amerykańskiego. Na historycznie słabszy dolar amerykański, właśnie perspektywa braku podwyżek stóp procentowych przez Fed, czy może nawet zbliżająca się perspektywa ich obniżek była czynnikiem korzystnym dla lepszego zachowania się rynków emerging markets, czyli tych rynków rozwijających się, do którego też zaliczany jak na razie jest nasz rynek akcji, względem tych rynków krajów rozwiniętych, czy tu szczególnie Stany Zjednoczone, też częściowo Europa Zachodnia. No i tak może kontynuując właśnie ten wątek już akcji, generalnie oczekujemy, tak, że tutaj akcje emerging markets będą zachowywać się lepiej. Tutaj też jakby takie spółki typu quality ciągle jednak gdzieś w obrębie jesteśmy tego cyklu, że inflacja już się odkręciła, tak, będzie niższa, no ale jeszcze ten wzrost gospodarczy będzie się pogarszał, więc tak jak tu wspominałem przy temacie pierwszym, te spółki defensywne, czy tutaj właśnie przy tym temacie czwartym, te spółki quality, czy na przykład to jest naszym zdaniem branża dóbr luksusowych, czy właśnie branża związana, te spółki związane z cyberbezpieczeństwem i digitalizacją będą zachowywać się lepiej. Natomiast no tu w przypadku też instrumentów dłużnych wyróżnilibyśmy, no poza tymi długoterminowymi obligacjami skarbowymi, które były wspomniane w temacie pierwszym, tutaj jako uzupełnienie po stronie tych obligacji korporacyjnych preferujemy tak zwane obligacje investment grade, czy to są obligacje przedsiębiorstw o wysokim ratingu inwestycyjnym, które naszym zdaniem właśnie przy tym niepewnym otoczeniu powinny zachowywać się lepiej względem tych obligacji tak zwanych high yield, czyli bez ratingu inwestycyjnego, tudzież inaczej można powiedzieć z takim ratingiem śmieciowym czy bardziej ryzykowne. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na zachowanie się właśnie takich funduszy obligacji, to jest szczególnie rynek zachodnioeuropejski czy rynek amerykański, te notowania tych obligacji investment grade równie mocno w 2022 roku spadły co obligacji high yield, no i to naszym zdaniem jest jakiś teraz po tym mocnym spadku ciekawy moment inwestycyjny w przypadku takich obligacji. No na rynku polskim, no to głównie takie obligacje, które polecamy, no to są właśnie obligacje investment grade, czyli takich emitentów notowanych na GPW, głównie z grona właśnie dużych spółek WIG20 czy MWIG, no bo tutaj niezależnie mogę powiedzieć chyba od jakiegoś otoczenia gospodarczego, jakby inwestycje w obligacje emitentów małych czy nienotowanych na GPW no historycznie wiązały się z o wiele wyższym ryzykiem, które no tutaj naszym zdaniem niekoniecznie było rekompensowane przez nieco wyższe oprocentowanie takich obligacji, więc no tu w przypadku naszego rynku cały czas takich emitentów bezpiecznych preferujemy, a są to jakby emisje ciekawe, no bo czy największe banki, czy też spółki nawet z udziałem Skarbu Państwa, te emisje obligacji korporacyjnych to są w większości emisje oparte o zmienną stopę procentową, czyli teraz przy tym wysokim poziomie WIBOR-u, wysokim
poziomie stóp procentowych, jakby te potencjalne kupony, które inwestorzy mogą dostać, no to są nawet zbliżone do 10%, więc jest to naszym zdaniem dobra rentowność, którą można uzyskać. No i piąty temat tutaj właśnie przy okazji tych zwiększonych inwestycji wspominałem o tym przyspieszeniu transformacji energetycznych, natomiast w takim dłuższym ujęciu czy roku 2023, czy też i lat kolejnych, no uważamy, że jakby ten cały obszar transformacji energetycznej będzie ciekawym tematem inwestycyjnym. Jakby tutaj wiele regulacji przyjętych przez Unię Europejską, czy też jakichś tutaj polityk, czy wsparcia fiskalnego przyjętego na przykład przez Stany Zjednoczone, no czy też nawet kierunek inwestycji prowadzonych przez Chiny, no pokazuje, że jest to obszar o jak najbardziej dużym zainteresowaniu politycznym i zainteresowaniu inwestorów. No i tutaj chociażby zestawiliśmy taki potencjał inwestycyjny na tym wykresie u góry, to znaczy po lewej stronie są słupki pokazujące jakby jakie inwestycje były tutaj średnio w latach poprzednich, no a jaką wielkość inwestycji jakby jest konieczna do przeprowadzania przy różnych scenariuszach tak ograniczenia tej emisji CO2 i chęcia przejścia na tą, nazwijmy to, zieloną energetykę. Więc jakby tych programów wsparcia fiskalnego jest dużo, tych regulacji jest dużo, no i te inwestycje będą się toczyć, co też, jak wspominałem przy okazji tego trzeciego tematu, no tu sytuacja geopolityczna na wschodzie tym bardziej jakby będzie tą transformację wspierać. Więc no tu już trochę o tych sektorach czy branżach wspominałem, czy właśnie ta infrastruktura energetyczna, tutaj producenci OZE, biopaliw, no ale też takie tematy jak magazynowanie energii, producenci baterii energii, też producenci czy usługodawcy właśnie związani z tym zarządzaniem energią, tutaj spółki związane z efektywnością energetyczną, czy może też trochę bardziej przyszłościowo jakby te rozwiązania związane gdzieś z neutralizacją czy wyłapywaniem tego dwutlenku węgla, jakby no te branże gdzieś tym zainteresowaniem inwestorów będą się cieszyć. Także z naszej strony to tyle. Tu jeszcze chcieliśmy wspomnieć, że cały materiał tematów inwestycyjnych jest do pobrania na naszej stronie internetowej, także zapraszamy też do lektury i do zapoznania się. Tutaj spróbuję nawiązać do międzyczasie, jak już przedstawiliśmy spojrzenia na gospodarkę krajową, gospodarki świata. Pojawiły się pytania dotyczące bezpośrednio tego, co prezentowaliśmy. Bardzo, bardzo ciekawe jest pytanie, w jaki sposób można zinterpretować mocne odbicie na krajowym rynku akcji w ostatnim miesiącu, w sytuacji, jeśli rozmawiamy o spowolnieniu gospodarczym i prawie że recesji w roku 2023. Nawiązując do tego pytania, myślę, że warto odpowiedzieć, że rynki giełdowe, rynki instrumentów finansowych dyskontują zachowanie gospodarki z wyprzedzeniem od 6 do 9 miesięcy, czyli że obecne odbicie odzwierciedla wychodzenie ze spowolnienia, które będzie również miało miejsce w roku 2023. Natomiast dołek tego spowolnienia z uwagi na kumulację wszystkich efektów negatywnych, które miały miejsce w poprzednich miesiącach 2022 roku, zobaczymy właśnie na początku roku 2023 i będzie ten moment, w którym powinniśmy się odbijając od dna iść w górę, a wyjście gospodarki z dołka, to takiego przysłowiowego minimum, oznacza, że giełda antycypując lepszą gospodarkę zaczyna rosnąć znacznie wcześniej. Drugą przyczyną jest to, że rynek krajowy, rynek polski był wielokrotnie bardziej wyprzedany, bardziej omijany, unikany przez przede wszystkim inwestorów światowych i w porównaniu do tego, w jaki sposób przycena dotknęła, nawet z uwagi na wojnę na Ukrainie, jak przycena dotknęła takich giełd jak Niemcy czy Francja, rynek krajowy, rynek w Polsce był dużo bardziej negatywnie potraktowany przez inwestorów
i tak już mówiąc dosyć prostym językiem, jest co odrabiać i to odrabianie właśnie miało miejsce w listopadzie i grudniu w zeszłym roku. Uważamy, że istnieje wiele przesłanek, żeby początek obecnego roku i rok 2023 był również rokiem odrabiania tego, co zostało, powiedzmy, stracone, to zostało odjęte w roku 2022. A kolejną rzeczą jest to, że w przeciwieństwie do zapowiedzi, do prognoz ogólnorynkowych, koszt pieniądza w Polsce będzie znacznie niższy. Prognozy, które mogliśmy sobie jeszcze obserwować pod koniec października bieżącego roku, wskazywało na to, że koszt pieniądza może być na poziomie ponad 8% na początku roku 2023. Tymczasem widzimy, że poziom 6% i 75% to jest ten poziom przynajmniej średnioterminowo docelowy i koszt pieniądza nie będzie podwyższany, co jest zawsze niezwykle korzystne zarówno dla rynku akcji, jak i dla rynku obligacji. I tak płynnie przechodząc jakby do tematów łączenia zeszłego roku z rokiem obecnym i wszystkie czynniki, które są pozafinansowe, ale mocno na rynek giełdowy wpływają, czyli że to, co się przesącza do gospodarki ze świata polityki, przekazujemy głos pana Łukasza Pawłowskiego. Zapraszam bardzo. Dzień dobry. Ja zostałem poproszony tutaj, żeby zająć się przewidywaniem przyszłości i prognozowaniem, co się może wydarzyć w polityce, jak to będzie mieć wpływ na gospodarkę. Jak wiemy, prognozy są bardzo trudne, szczególnie jeśli dotyczą przyszłości. Ja tutaj postaram się pokazać pewien obraz tej polityki, jak my ją widzimy i jak ją przewidujemy. Od razu przyznaję się do pewnego kłamstwa. Tytuł mówi o roku niepewności. Będę mówił raczej o latach niepewności politycznej, które nas czekają. Ja jeszcze raz się przedstawię, nazywam się Łukasz Pawłowski, jestem prezesem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i oprócz tej części prognostycznej, gdzie próbujemy sobie sprognozować, jak ta polityka wygląda teraz, może wyglądać za kilka miesięcy, to też mamy te możliwości, że jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy zbadać badaniami telefonicznymi, ale też innego rodzaju, więc tutaj też w tej prezentacji pokażę pewne dane, pewne badania, które mogą dużo powiedzieć o tym, jak ta polityka może wyglądać. Będę mówił o takich trzech okresach, znaczy ta niepewność, jakby rozpisując ją na kilka lat. Przede wszystkim właśnie weszliśmy w okres kampanii wyborczej i on potrwa do października tego roku. Nie znamy jeszcze terminu wyborów, ale on pewnie będzie w okolicy połowy albo drugiej połowy października. Tak mniej więcej te wybory co 4 lata się odbywają. Potem ten drugi okres niepewności to jest ten okres tworzenia rządu, powstawania koalicji i tutaj też jakby czego można się spodziewać, jak te koalicje mogą wyglądać. No i ten trzeci okres do końca kadencji Andrzeja Dudy. Później powiem, dlaczego on jest tak istotny i tak naprawdę dlaczego powinniśmy patrzeć na politykę właśnie w tym okresie aż do lipca 2025 roku. Panie Łukaszu, jeśli mogę zadać pytanie do poprzedniego slajdu, czy obecny rok pod kątem kalendarium wyborczego jest wyjątkowy? Czym się może różnić od poprzednich okresów, gdzie również wybieraliśmy zarówno rząd, jak i później prezydenta? Jeżeli miałbym się doszukiwać jakiejś różnicy i wyróżnienia z poprzednimi latami, czyli wybory parlamentarne 2019, 2015, 2011, to wydaje mi się, że żadne wybory nie wiązały się z taką niepewnością co do wyniku wyborów. I wybory 2011 nie były zaskoczeniem i ponownym wygraniem wyborów przez Platformę Obywatelską. 2015 po sukcesie Andrzeja Dudy raczej społeczeństwo i gospodarka i biznes spodziewał się wygranej Prawa i Sprawiedliwości. Być może nie w takim wymiarze, że samodzielnych rządów, ale jednak spodziewali się tej wygranej. 2019 raczej też nikt nie spodziewał się, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. Dzisiaj, gdyby zapytać ekspertów, kto wygra wybory na jesieni, mielibyśmy pewnie odpowiedzi pół na pół. Nie wiemy, kto wygra te wybory. Nie wiemy też, jaka koalicja powstanie. Więc wydaje mi się, że pod tym względem te wybory są, ten rok jest wyjątkowy, dlatego że ta niepewność związana z wynikiem wyborów jest największa od wielu lat. A za chwilę też powiem, dlaczego ta niepewność polityczna i taka niestabilność polityczna,
podejmowania decyzji politycznych, dlaczego ona będzie rosnąć, znaczy ta niepewność, z tego względu, że takim szczytowym momentem, gdzie ta polityka była stabilna, była przewidywalna, bez względu na agendę polityczną, bo ona się zmienia z partii na partię, ale jakby szczytowym momentem był rok 2015, kiedy PiS wygrał samodzielne rządy, a ich koalicjanci jakby nie byli jeszcze tak silni, więc nie było tych tarć, jakich widzimy w tym momencie na przykład w temacie KPO. I naszym zdaniem ten proces będzie postępował. Dobrze, pierwszy okres, czyli mamy kampanię wyborczą, to takie tylko bardzo krótkie zobrazowanie, jak my ten stan na dzisiaj widzimy, czyli Prawo i Sprawiedliwość w okolicach 34-35%, Koalicja Obywatelska w granicach 30%, potem mamy Hołownię, Lewicę i tak dalej. W porównaniu z 2019 rokiem te różnice są spore i one dają nam informację, że Prawo i Sprawiedliwość będzie bardzo trudno zdobyć władzę znowu samodzielnie, czyli będzie potrzebna jakaś koalicja lub władzę zdobędą partie opozycyjne. I te różnice są dosyć spore. Dużą część na te zmiany polityczne mają te nowe twory, przede wszystkim Szymon Hołownia, który w wyborach prezydenckich uzyskał około 14% poparcia. Jeśli chodzi o mandaty, znowu jakby przeliczając to poparcie na mandaty, widzimy, że żadna partia nie jest w stanie samodzielnie rządzić. To już jest kolejny element pewnej niestabilności. To znaczy ta układanka, jak te przyszłe koalicje mogą być tworzone, nie dają nam jednoznacznej informacji, kto za kilka miesięcy będzie odpowiadał za prawo w Polsce, kto będzie odpowiadał za gospodarkę. Nawet zakładając, że wygra jedna czy druga strona, to jeżeli dojdzie do koalicji, to nie wiadomo tak naprawdę, kto w tej koalicji będzie zajmować gospodarką, a kto na przykład innymi tematami społecznymi. I wydaje mi się, że ta niepewność będzie nam towarzyszyć aż do dnia wyborów. Na tej mapie możemy też zobaczyć coś, co jest stałym elementem polskiej sceny politycznej, czyli mówiąc w skrócie, widać zabory. To znaczy centralna Polska i ta wschodnia, południowa to są zwolennicy w większym stopniu partii rządzącej. Zachód, północ tradycyjnie wspiera partie liberalne, partie centrowe i to w mniejszym lub większym stopniu widzimy w Polsce od 20-30 lat. Jeśli chodzi o dłuższe trendy, my przygotowujemy prognozę raz w miesiącu i śledzimy i podział mandatów i co ważniejsze ten niższy wykres mówiący o potencjalnych koalicjach. Zakładamy, że dwie najbardziej prawdopodobne koalicje po wyborach to jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji z jednej strony, a z drugiej strony partii demokratycznej opozycji, jak sobie o siebie mówią, czyli Koalicja Obywatelska, Szymon Hołownia, Lewica i być może PSL. Jak popatrzymy na ten stan, ten wykres na dole, on pokazuje, że przez ostatnie miesiące, czy nawet przez ostatnie dwa lata, te dwie koncepcje się wymijały pod względem tego, jakie są szanse po wyborach, żeby mieć większość. One, te różnice są bardzo małe. Jak później pokażemy, minimalne różnice w poparciu dla jednej czy drugiej partii politycznej wskazują, że rządzić Polską może zupełnie inna koalicja. Te partie się ze sobą mocno różnią, a nawet jeżeli dojdzie do jakiejś większości, ta większość będzie bardzo niewielka. Tutaj przykład trzech takich okręgów miejskich, żeby też pokazać Państwu, jak wygląda ta różnica w poparciu w większych ośrodkach. Część z Państwa pewnie jest z Warszawy. Jest taka stała tendencja, że Prawo i Sprawiedliwość tracąc poparcie, traci poparcie w szybszym tempie w większych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław. To się przełoży na wyniki wyborów parlamentarnych, w składzie parlamentarzystów z tych okręgów. To się przełoży też na wybory samorządowe, ale ta tendencja jest jakby związana też z pewną strukturą, czyli do jakiego odbiorcy adresują partię swój przekaz. Ten przekaz partii rządzącej coraz bardziej zmierza w stronę mieszkańców mieszkających na terenach wiejskich, małych miastach, średnich miastach. Elektorat ten opozycyjny jest skoncentrowany w dużych ośrodkach miejskich. Jeśli chodzi o Senat, tutaj bardzo krótka. Tutaj akurat jeśli chodzi o niestabilność i to, że trudno będzie przewidzieć, akurat to nie dotyczy Senatu. Jeżeli nic się wielkiego nie wydarzy pod względem zmiany prawa, zmiany ordynacji,
ten tak zwany pakt senacki, czyli ta umowa partii opozycyjnych, które wystawiają wspólnych kandydatów do Senatu, z tego względu, że to są okręgi jednomandatowe, większościowe, powoduje, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem, a raczej nawet pewnością, większość w Senacie będzie dalej w rękach opozycji. Jak już ten pakt senacki powstanie na nowy wybory, on prędzej później pewnie powstanie. Tutaj możliwości Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby odbić Senat, usprawnić proces stanowienia prawa, wydaje nam się bardzo niewielki. Jeśli chodzi o takie trzy najważniejsze tematy, naszym zdaniem jeden jest związany z gospodarką, dwa są nieco jednak poboczne. Pierwsze to jest sytuacja finansowa Polaków. Jak popatrzymy tutaj, jak swoją sytuację finansową na najbliższe miesiące widzą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, to jednak jest różnica w takiej pewnej pozytywnym podejściu do spraw gospodarczych. Na pewno gospodarka i sprawy finansowe będą kluczowym elementem kampanii wyborczej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, wysoka inflacja, wzrost cen i tak dalej, ale nie będzie jedynym tym tematem. Drugim takim tematem związanym z kampanią wyborczą i tym, co możemy obserwować, są tematy związane z bezpieczeństwem, to jest sytuacja na Ukrainie, to jest kwestia zagrożenia. My zadajemy takie pytania regularnie, czy pani zdaniem Polska może czuć się zagrożona i faktycznie duża część tak odpowiada. Co ciekawe, i elektorat Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej mniej więcej w ten sam sposób odpowiada na to pytanie, co jest dosyć nietypowe. Zazwyczaj przy takiej dużej polaryzacji politycznej często jeden elektorat odpowiada w jedną stronę, drugi elektorat w drugiej. Tutaj pokazuje to, że ten temat bezpieczeństwa, zagrożenia jest takim tematem, który łączy te dwa elektoraty i my zauważamy już jakby w działalności partii politycznych, że próbują do tego tematu adresować. Tutaj dużą przewagę mają zawsze partie rządzące, które mają wszystkie instrumenty, zakup uzbrojenia, armia. To są tematy, które próbują te partie narzucić, żeby o tym więcej rozmawiano w kampanii. Naszym zdaniem to będzie jeden z trzech najważniejszych tematów. I trzeci temat związany z polityką zagraniczną, on w pewnym sensie dotyczy też gospodarki, bo wiadomo, że państwa ze sobą współpracują i ta wymiana handlowa jest bardzo ważna. Z punktu widzenia polityki, wojna na Ukrainie spowodowała, że zmieniły się trochę bieguny, jeśli chodzi o zaufanie do państw. Największą różnicę widzimy wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o stosunek do Niemiec. I to ma jakby bezpośredni wpływ z tym, jak poszczególne kraje zachowywały się po ataku na Ukrainę i Polacy, jakby czując wielką sympatię dla Ukrainy, stracili nieco zaufania do Niemiec. Dzisiaj takim krajem, z którym jest związane największe zaufanie w Polsce do kraju zagranicznego, to są kraje anglosaskie, przede wszystkim Stany Zjednoczone, które traktujemy jako naszego gwaranta bezpieczeństwa. Panie Łukasz, ja bym tutaj spróbował jeszcze zadać pytania do tego wykresu, bo to jest bardzo ciekawe zestawienie. Czy poziom zaufania Polaków względem poszczególnego kraju, bo to jest tak ujęte bardzo, bardzo szeroko, natomiast czy to również ma przełożenie na to, jak z kim Polacy chcą handlować, czy to ma przełożenie na to, że naszymi partnerami biznesowymi, handlowymi są właśnie spółki, przedsiębiorstwa z tych konkretnych krajów, które są wymienione jako te godne zaufania? Czy jest tutaj link? To jest bardzo ciekawe pytanie, szczególnie, że realizując to badanie, zadawaliśmy też inne pytania i jednym z pytań było to, czy z którym państwem powinniśmy więcej współpracować, a z którym powinniśmy tą współpracę jakby wygasić. Naturalnie, jeśli chodzi o Rosję, Białoruś, jakby tutaj jest naturalnie prawie 100% chce, żeby tą współpracę wygasić. W przypadku Niemiec te wskaźniki do współpracy są dużo wyższe niż wskaźniki zaufania, to znaczy Polacy dosyć racjonalnie podchodzą do kwestii właśnie współpracy, wymiany gospodarczej, wymiany handlowej i tamten wskaźnik jest dużo wyższy niż ten wskaźnik dotyczący czy zaufania, czy na przykład poczucia tego, że w razie agresji Niemcy nam pomogą, co jest bardzo ważną emocją dzisiaj w Polsce, więc jakby te dwie emocje się na siebie nachodzą, więc ten element kampanii wyborczej, bo naszym zdaniem on już jest i będzie bardzo silny, on dotyczy takich spraw nie gospodarczych, nie handlowych, tylko dotyczy takich spraw,
powiedzmy wizerunkowych, czy takich, które widać na zewnątrz, na przykład ten temat reparacji. Znaczy on nie dotyczy, nie spodziewamy się, że polski rząd będzie chciał zerwać współpracę gospodarczą z Niemcami, co jest praktycznie niemożliwe. Raczej to się dzieje wszystko na sferze symbolicznej, takiej mentalnej, gdzie jakby wykorzystywana jest ta sympatia do jednego czy drugiego kraju. Ale zdecydowanie więcej oceniamy chęć współpracy z Niemcami, niż sami ufamy Niemcom jako naszemu sąsiadowi. Dziękuję. Tutaj jeszcze to badanie nasze parlamentarne jest z października, ale jakby to nie ma dużego znaczenia. Chcieliśmy Państwu pokazać pewną prawidłowość, żeby zrozumieć w ogóle polską politykę. To znaczy tutaj mamy ten podział w porównaniu z wsie, małe miasta, duże miasta i ta polityka, która się ukształtowała tak naprawdę w 2015 roku, pokazuje, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość to są małe miasta, wieś, a opozycja jest dominująca w dużych miastach i w średnich miastach i te podziały są ze sobą związane, więc i też partie konstruują swój program wyborczy, czyli to, co partia rządząca dzisiaj realizuje albo partie opozycyjne będą realizować, jeżeli wygrają wybory, są bardzo mocno adresowane właśnie do tego grona. Dlatego o tym trzeba pamiętać. I drugim elementem, którym trzeba jakby zrozumieć, jeśli chodzi o polską politykę, to jest taki, że Polska jest podzielona mniej więcej 1/3 do 2/3 na miasta na prawach powiatów, czyli tak zwane powiaty grodzkie i 2/3 to są powiaty ziemskie. Czyli to powiaty ziemskie moglibyśmy nazwać Polską powiatową. I w Polsce powiatowej mieszka mniej więcej 2/3 Polaków. W miastach na prawach powiatu mieszka 1/3. I ten wykres, który tutaj pokazuje, jak się zmieniała polityka, jak się zmieniał głos poszczególnych grup w dniu wyborów. I ta rola Polski powiatowej z wybory na wybory rosła. Jakby polska polityka zmieniła się od 2015, choćby z tego względu, że więcej osób, ta frekwencja na terenach wiejskich, małych miastach rosła szybciej niż w dużych miastach i dzięki temu ta siła tego elektoratu niemiejskiego, nie skoncentrowanego w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, miała większy wpływ na politykę, na wynik wyborczy, co przekładają się na politykę czy socjalną, czy gospodarczą, czy podatkową. Jakby to jest jakby naturalna konsekwencja tego układu i ten wykres tutaj na dole pokazuje bardzo dobrze, jak w tym elektoracie właśnie wiejskim, małomiasteczkowym, w tych powiatach ziemskich, jak to poparcie dla partii rządzącej i partii wcześniej rządzącej się rozjechało i dopóki się nie zjedzie albo ta różnica nie zostanie zminimalizowana, będzie bardzo trudno odzyskać władzę obecnej partii opozycyjnej. Tutaj jeszcze jakby w tym temacie kampanijnym taka pewna ciekawostka. My w naszym badaniu dotyczącym konsumenta zapytaliśmy, z czego poszczególne osoby zamierzają zrezygnować, biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą. I najciekawszy w tym wszystkim jest różnica pomiędzy elektoratem, który mówi, że chce zagłosować na partię rządzącą i elektoratem, który chce głosować na koalicję obywatelską. Jest ono bardzo dosyć, jakby te elektoraty obydwa się bardzo różnią pod względem konsumenta. Zazwyczaj te tematy polityczne nie wpływały na konsumentów, to znaczy polityka nie ingerowała w to, w jaki sposób jesteśmy konsumentami. Wydaje mi się, że pierwszy raz od wielu lat polityka mocno wpływa na tych konsumentów. Tu jest nasza teoria, z czym jest to związane. Po prostu jeden elektorat i drugi korzysta zupełnie z innych mediów i z innego źródła informacji. Znaczy jeden źródło informacji mówi, że nie jest tak źle, jakby wyjdziemy z tego, to jest chwilowe, nie trzeba oszczędzać. Drugie źródło informacji dla drugiego wyborcy mówi, że jest bardzo źle, będzie jeszcze gorzej i w ogóle jest dramat. Pewnie prawda jest gdzieś po środku, ale ta polaryzacja polityczna wpływa na polaryzację medialną i wpływa bardzo w takie konkretne rzeczy, jak kwestie właśnie konsumentów, które nigdy pod tym względem się nie różniło. I dzisiaj na przykład firmy próbujące dotrzeć do klientów powinny, w zależności w jakich mediach prezentują te treści, kto ich ogląda, albo więcej, albo mniej podkreślać kwestię tego, że ta sytuacja jest trudna. Panie Łukaszu, ja do tego wykresu, który jest niesamowity według mnie, chciałbym jeszcze zadać pytanie, czy to jest możliwe, że
odczuwalność, wrażliwość na inflację, która jest zjawiskiem powszechnym dla całego społeczeństwa, jednak jest różna w zależności od tego, jakie partii konsumenci są zwolennikami, tak? Czy jeśli rozmawiamy dzisiaj o zwolennikach partii rządzącej obecnie, wskazuje ten wykres na to, że są mniej wrażliwi na wzrosty cen. W przypadku powszechnych dóbr konsumpcyjnych, nawet żywności, te wzrosty cen w ubiegłym roku no, były zaskakująco duże, ale jednak z tego wykresu wynika, że zwolennicy obecnie rządzącej partii tego aż tak mocno nie odczuli. Myślę, że to jest kwestia, tak jak na początku, próbując dodać do Państwa prezentacji, mówiłem o tym, że wypada się na tle, jakby to tło jest bardzo jakby istotne. Idealnym przykładem zastosowania tła w polityce jest Zielona Wyspa, o której mówił Donald Tusk w 2008-2009 roku, gdzie wzrost gospodarczy w Polsce był minimalny, ale przedstawiony w ten sposób, że wszędzie w Europie ten wzrost gospodarczy, czyli tego wzrostu gospodarczego nie ma, jest ujemny, pokazywał, że jesteśmy Zieloną Wyspą, czyli jest dobrze, nie jest tak źle, tak dalej, mimo że każdy ekonomista powiedziałby, że wzrost gospodarczy 0,5 punktu procentowego to jest w ogóle żaden wzrost gospodarczy. Tak działa tło. I wydaje mi się, że tutaj w zależności od tego ten konsument, oglądając albo wiadomości, albo fakty TVN, widzi tą rzeczywistość zupełnie inaczej. Jakby w wiadomościach TVN, w wiadomościach TVP ta rzeczywistość jest nakładana na rzeczywistość, na przykład na Zachodzie, gdzie tłumaczy im się, że w Niemczech, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze gorzej, inflacja jest jeszcze większa, są jeszcze większe koszty. Z drugiej strony w faktach TVN jest przedstawiona rzeczywistość, że jeszcze nigdy nie było tak źle, jak jest teraz. Tak jak, dlatego uważam, że pewnie prawda jest gdzieś po środku, ale bardzo jest ważne w to, w jaki sposób te poszczególne grupy uzyskują informacje. Im bardziej rośnie polaryzacja, tym bardziej rośnie ta polaryzacja medialna i ona wpływa na takie wręcz podstawowe kwestie, jak odczucie tego, czy ta inflacja jest bardzo dotkliwa, czy nie, bo jakby ona wykracza poza rzeczywistość, wykracza poza czystą, matematyczną te popatrzenie, jak wygląda to w portfelu. Więc jakby to jest bardzo moim zdaniem pierwszy raz chyba od 20 czy 30 lat tak mocno polityka wchodzi w takie kwestie czysto gospodarcze. Tutaj się pojawiło takie pytanie, postaram się jakby od razu na nie odpowiedzieć, mówiące o to, jakie znaczenie mają sondaże na rzeczywistość. Sondaży w Polsce jest bardzo dużo. I różnej jakości, jakby nie chciałbym się tutaj wypowiadać z tego względu, że sam jestem uczestnikiem tego rynku, więc mam swoje zdanie, mam większe przekonanie do sondaży, które my realizujemy, niż niektóre, które pojawiają się w mediach. I uważam, że wpływ sondaży na rzeczywistość jest przez to, że jest ich tak duże, są różnorodne i każdy może sobie wybrać sondaż, który mu pasuje, że to nie ma żadnego wpływu dzisiaj na politykę. Kiedyś być może, jeżeli tych sondaży było bardzo mało, ten wpływ był. Dzisiaj tego wpływu nie ma. Codziennie mamy nowy sondaż. Media potrafią tego samego dnia napisać, że tragiczny sondaż dla Prawa i Sprawiedliwości, a po południu napisać, że świetne wiadomości dla Jarosława Kaczyńskiego. Jakby ja się już do tego przyzwyczaiłem. Dlatego my, tworząc prognozy, próbujemy jakby ogarnąć tą rzeczywistość sondażową, wybierać te, które wiemy, że są bardziej wiarygodne, czyli na przykład badania telefoniczne. Dobrze, i mamy tą ten drugi etap, czyli skończyła się kampania wyborcza, która toczyła się wokół pewnych tematów. No i co teraz? Co może się wydarzyć? No i właśnie ta niepewność jest związana z tym, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I być może w dniu wyborów, być może po pokazaniu wyników exit polla, być może nawet dzień czy tydzień później, nie będziemy mogli powiedzieć, kto będzie w Polsce rządził. My przygotowaliśmy takie trzy jakby zestawienia, które pokazują, jak zmienna jest podział mandatów w stosunku do poszczególnych partii, jeżeli to poparcie zmienia się tak naprawdę w granicach błędu statystycznego. Przede wszystkim jest sytuacja Konfederacji, która jest na granicy tak zwanego progu realnego, to znaczy 7% dla Konfederacji oznacza 15 mandatów, a 10% dla Konfederacji oznacza 45 mandatów. To znaczy odpowiedni poziom poparcia powoduje, że ta partia dostaje mandaty w każdym okręgu i wtedy ta różnica nie jest jakby proporcjonalna, tylko ona jest jakby niewspółmierna co do wzrostu poparcia. W przypadku, według naszych analiz, a robimy takie analizy regularnie, w przypadku gdyby Konfederacja zdobyła około 10-11%, czyli 45-50 mandatów, będzie bardzo trudno albo niemożliwe stworzenia
większości rządowej bez Konfederacji. I tutaj mogą być trzy scenariusze, prawda? Może być koalicja z PiS-em, może być koalicja z partiami opozycyjnymi, albo mogą być kolejne wybory, no bo nie uda się stworzyć tej większości. Taką niepewnością jest na przykład też wynik Lewicy. Lewica znajduje się blisko progu wyborczego, te minus 3%, 3 punkty procentowe oznaczają, że Lewica nie wchodzi do Sejmu, czyli powtarza się sytuacja 2015, jakby zyskuje na tym partia, która wygrywa w mandatach i wtedy ten układ polityczny wygląda inaczej. No i jeszcze takim trzecim elementem są partie typu bezpartyjni samorządowcy, agrounia, partie, które mogą albo po części odebrać głosy jednej czy drugiej partii, albo wejść do parlamentu i stanowić takim element języczko uwagi, jak to się mówi w polityce, to znaczy, że też nie da się stworzyć większości bez jednej czy drugiej partii. Kto może być premierem? Znowu nie wiemy. Jakby my przygotowaliśmy takie zestawienie, które pokazywało zaufanie publiczne netto, czyli jak się ma pozytywne do negatywnego, wszystkich potencjalnych kandydatów na premiera przed wyborami. To znaczy, albo ten kandydat na premiera jest wyznaczony, jak Beata Szydło w 2015, albo jest oczywisty, jak na przykład Donald Tusk, gdy był liderem Platformy Obywatelskiej. To znaczy wyborca przed wyborami mniej więcej wie, że jeżeli zagłosuje na jedną czy drugą partię, ten ktoś zostanie premierem. I sytuacja wygląda dzisiaj obecnie, że i lider Platformy Obywatelskiej, i obecny premier mają tak duże negatywne zaufanie netto, które powoduje, że albo kandydatem na premiera z jednej i z drugiej strony będzie ktoś inny, albo udało im się przełamać tą 30-letnią tak naprawdę historię tego, że kandydat na premiera musi mieć to poparcie netto pozytywne. Albo dojdzie faktycznie do pewnej zmiany w przypadku opozycji, takim politykiem, który ma to poparcie na plusie jest Rafał Trzaskowski, w przypadku partii rządzącej jest to na przykład Mariusz Błaszczak, który by pasował też partii rządzącej, jeśli chodzi o te tematy zbrojeniowe, więc tutaj ta niepewność jakby znowu rośnie. Nie wiemy, kto będzie premierem po wyborach. Tutaj, jeśli chodzi o możliwe koalicje, to już bym nie chciał wchodzić w szczegóły, tych możliwości jest bardzo dużo, ale na dwóch skrajnych tak naprawdę, skrajnie niemożliwych czy mało możliwych sytuacjach jest samodzielne rządy albo jednej partii, albo drugiej. Jakaś koalicja będzie potrzebna do tego, żeby stworzyć rząd, co znowu przekłada się na tą niepewność, bo jeżeli załóżmy, że partie opozycyjne stworzą rząd, to będą trzy albo cztery partie, to która z nich zajmie się gospodarką, która zajmie się podatkami, kto będzie ministrem finansów. Będzie zależeć od wewnętrznych rozmów pomiędzy tymi partiami i ich się nie da przewidzieć. Nie będzie można ją być może przewidzieć przez cały ten okres tworzenia rządu, czyli listopad-grudzień, czyli ten okres niepewności przedłuża się przynajmniej do końca roku, gdzie partie między sobą się dogadują, żeby podzielić się tymi obowiązkami. Bardzo ważnym elementem w tym wszystkim jest też to, że misję tworzenia nowego rządu będzie powierzał prezydent, który jest jakby z jednego obozu politycznego i w przypadku takiej niejasnej większości, niejasnej sytuacji, kto z kim może stworzyć rząd po wyborach, jest duże prawdopodobieństwo, że Andrzej Duda będzie starał się jednak faworyzować swój obóz polityczny, żeby to on próbował zgromadzić tą większość, co oznacza być może tworzenie rządu przez wiele tygodni albo miesięcy. I takie sytuacje zdarzają się na Zachodzie. Znowu to jest sytuacja, której w Polsce nie pamiętamy od bardzo dawna. Naszym zdaniem sytuacja takiej niestabilności politycznej, można ją porównać do roku 2005-2007, czyli pierwszej kadencji, pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pamiętamy koalicję z Samoobroną, Ligą Polskich Rodzin. Ten okres 2 lat niepewności być może może się powtórzyć w Polsce w najbliższych miesiącach. Co gdyby polskie partie polityczne chciały funkcjonować jak na przykład w Niemczech, gdzie tam, jeżeli nie ma tej większości, której nie da się ułożyć w inny sposób, dwie główne partie, które ze sobą konkurują, stwarzają tak zwaną wielką koalicję. W Polsce jest to niemożliwe, te elektoraty są ze sobą tak mocno skłócone, polaryzacja jest tak silna, że takiej opcji nie ma, co znowu powoduje, że ta niepewność po wyborach może być większa, bo jakby ta opcja zupełnie jakby wypada z możliwości, które mogą zastosować politycy, będąc też trochę jednak
zakładnikami swoich wyborców. To nie dotyczy tylko Koalicji Obywatelskiej i PiS-u, dotyczy to też partii Hołowni, dotyczy to też Lewicy, prawdopodobnie też PSL-u. Jakby te możliwości dogadywania się pomiędzy tymi partiami są bardzo mocno ograniczone. I jeszcze jeden temat, który może wpływać na ten okres niepewności, niestabilności, różnic. Zadaliśmy takie pytanie w naszym raporcie 1000, który wysyłamy do najważniejszych osób w państwie, czy wybory będą uczciwe. I widać tutaj, że duża część społeczeństwa uważa, że nie. Co patrząc, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio w Brazylii, może nam podpowiadać scenariusze, których w Polsce nie widzieliśmy, czyli takie, które będą podważać wynik wyborczy, szczególnie, że te różnice prawdopodobnie będą bardzo małe. Czyli to jest kolejny element, który dokłada się do takiej sterty, która mówi, że niestabilność, niepewność w Polsce może narastać. Sytuacje mogą być różne, w zależności, która partia wygra wybory. Ta druga strona może podważać ich wynik i może próbować ten system zdestabilizować, wysuwając takie czy inne oskarżenie. Takie zagrożenie naszym zdaniem istnieje i ono jest gdzieś wpisane w ten scenariusz polityczny. Jest ostatni jeszcze element dotyczący tej kadencji Andrzeja Dudy. On przede wszystkim jest ważny z kilku względów. Przede wszystkim po drodze mamy wybory europejskie i wybory samorządowe, które też jakby dodają dynamiki temperatury politycznej. Po drugie, ten wybór prezydenta Polski w Polsce zawsze miał taki charakter twórczy, polityczno-twórczy. Choćby pamiętamy Andrzeja Olechowskiego, który po przegranej wyborach prezydenckich jednak na bazie tego powstała Platforma Obywatelska i ta scena polityczna się zmieniła. W 2005 roku wygrana Lecha Kaczyńskiego jakby spowodowała wygraną potem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Potem mieliśmy 2015 wybór i wygrana Andrzeja Dudy, który spowodował, że Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory i ta scena polityczna się zmieniła. Pewnym wyjątkiem tutaj od reguły jest wynik wyborów 2020 i wynik Rafała Trzaskowskiego, 10 milionów głosów. Ona miała charakter, miała możliwość właśnie twórcze zmienienia sceny politycznej w Polsce. Ona nie została wykorzystana, wrócił Donald Tusk, ale 25 rok i wybory prezydenckie to nie tylko odblokowanie ewentualnego weta prezydenta i zmiana jakby tego blokującego, to przede wszystkim też możliwość ułożenia sceny politycznej inaczej. I jakby naszym zdaniem właśnie ten rok 25 i lipiec to jest taki element kończący ten okres niestabilności. To nie znaczy, że po 25 tej niestabilności nie będzie, bo ona może być jeszcze większa, ale to jest szansa, kiedy ten układ polityczny może się ustabilizować, taki, który pamiętamy czy z rządów Platformy Obywatelskiej, czy pamiętamy z pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest jakaś dominująca siła, która ma możliwość przepracowania zmian w parlamencie przez Senat w szybki sposób, sprawny. Jakby dzisiaj raczej zmierzamy do tego punktu, gdzie to prawo jest coraz trudniej zmienić. Sytuacja wokół KPO i Sądu Najwyższego jest tego idealnym przykładem. Czemu Andrzej Duda jakby jest istotny? 307 mandatów, żeby zmienić konstytucję, to raczej jest poza zasięgiem jednej, drugiej strony. 276 mandatów, żeby odrzucić weto prezydenta w przypadku wygranej opozycji, naszym zdaniem też jest dzisiaj poza zasięgiem opozycji. 231 zwykła większość, ale to oznacza, że gdyby opozycja wygrała te wybory, to każdą ustawę musi kierować do prezydenta i ten prezydent może tę ustawę blokować. Czyli znowu mamy okres niepewności, perturbacji, kłótni i on na pewno nie służy sytuacji gospodarczej w Polsce. Mam nadzieję, że Państwa bardzo nie przestraszyłem tą wizją polityki. Pamiętajmy, że jakby jednak prognozowanie polityczne często się nie sprawdza. Może się wydarzyć coś nietypowego jak epidemia czy wojna, coś zupełnie innego, które wywróci scenę polityczną do góry nogami. Tu jeszcze na koniec tylko, bo po drodze mamy wybory samorządowe. Ta zmiana władzy w sejmikach w stosunku do 2018 naszym zdaniem byłaby dosyć znacząca. Widzieliśmy to już na Śląsku. Dolny Śląsk pewnie byłby kolejnym takim miejscem. Województwo łódzkie, województwo mazowieckie jako najważniejsze województwo gdzieś na granicy pomiędzy partiami opozycyjnymi a Prawem i Sprawiedliwością. Wybory europejskie,
znowu dosyć spore zmiany i straty Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o reprezentację w Parlamencie Europejskim i większy podział, rozdział tych mandatów na poszczególne partie. Z naszych obliczeń i analiz wynika, że z takim mandatem europosła pożegna się Janusz Lewandowski, z tego względu, że po prostu tam przypada tylko jeden mandat dla Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, więc to grono europarlamentarzystów też się może dosyć sporo zmienić, a trzeba zostawić miejsce dla takich nowych tworów, jak na przykład Konfederacja czy Polska 2050. I tak naprawdę jakby cały cykl wyborczy zakończy nam wybory prezydenckie w lipcu 2025. Wiadomo, że Andrzej Duda nie może startować. W naszym sondażu, który realizowaliśmy w tamtym roku, dosyć hipotetycznie założyliśmy, że takim kandydatem Prawa i Sprawiedliwości mógłby być Marek Magierowski, który jest ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Mogę przyznać się Państwu, że dzisiaj w tym momencie, jak rozmawiamy, realizujemy badanie ogólnopolskie, w którym pytamy, jakie poparcie w wyborach prezydenckich miałby były rzecznik praw obywatelskich. Więc jesteśmy ciekawi wyniku. Na pewno te wybory prezydenckie, wbrew pozorom, będą ważniejsze niż wybory parlamentarne, bo one na nowo są w stanie ułożyć tą scenę polityczną i być może zakończyć ten okres niepewności, ale raczej, i to jest wiedza, którą pewnie Państwo są w stanie lepiej wykorzystać niż my, spodziewamy się, że ta niepewność i te perturbacje polityczne będą narastać. To, co widzimy teraz, te spory w koalicji pomiędzy partią rządzącą, Solidarną Polską, Zbigniew Ziobro, które się przekładają na KPO, wielkie pieniądze, inwestycje, jakby ten proces podejmowania decyzji będzie słab i będzie mniejsza możliwość, żeby szybko przepracować jakieś zmiany. Wydaje mi się, że to wszystko z mojej strony. Dziękujemy pięknie, panie Łukaszu. Bardzo ciekawa prezentacja. I korzystając z tego, że otrzymaliśmy kilka dosyć ciekawych pytań, chcielibyśmy nawiązać do pierwszej części naszego spotkania, czyli tej prezentacji, która była omawiana przez pana Michała Kraczewskiego oraz przeze mnie. Jest pytanie, które dotyczy rynku dłużnego, rynku obligacji korporacyjnych i skarbowych, zakładam. Pytanie brzmi, że w ostatnim roku instrumenty oparte na rynku obligacji spadły na wartości nie mniej niż instrumenty rynku wzrostowego, czyli że pewnie pytający ma na myśli rynek akcji. Jak to się ma do atrakcyjności w roku bieżącym? I pytanie się odnosi również do funduszy inwestycyjnych, które są w ofercie naszego banku. No więc powinniśmy zacząć od odpowiedzi na pierwszą część pytania co do zachowania wycen obligacji w roku 2022. Należy przypomnieć również, że słabe wyniki obligacji zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych zaczęły się właściwie już od drugiej połowy 2021 roku, a przybrało na sile, jeśli chodzi o spadki, właśnie pod koniec 2021 roku z uwagi na to, że bank centralny NBP gwałtownie zmienił swoją politykę, zarówno jeśli chodzi o stopy procentowe, jak i sposób komunikacji z rynkiem. Miało to dosyć mocno negatywny wpływ na poziom rentowności obligacji skarbowych. Co za tym idzie, miało to wpływ na spadek cen obligacji w Polsce. Ten spadek był kontynuowany przez 2022 rok, właściwie do połowy roku. Później byliśmy świadkami bardzo dużej, mocnej korekty wzrostowej na rynku obligacji polskich. Ta korekta skończyła się w sierpniu, później okres spadku i od października ubiegłego roku do chwili obecnej trwa, można powiedzieć, średnioterminowa hossa na rynku obligacji skarbowych i ten rynek oferuje bardzo, bardzo duże, pozytywne stopy zwrotu inwestorom, którzy zdążyli wykorzystać właśnie ten okres. Dam przykład, jeśli spojrzymy na obligacje długoterminowe, 10-letnie Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę, że czynnik duration na tych obligacjach wynosi powyżej 7, zmiana rentowności w tym okresie waha się pomiędzy 2,5% do 3%, to oznacza, że inwestorzy na rynku
10-letnich obligacji skarbowych od końca października do chwili obecnej zyskali prawie że 20% na samym ruchu ceny. Co do przyszłych okresów na rynku obligacji w Polsce, fakt, iż to, co pokazaliśmy Państwu w zakresie polityki monetarnej, to jest ten slajd, który w tym momencie jest przed Państwem. Polityka monetarna Krajowego Banku Centralnego, czyli że NBP, zakłada brak podwyżek stóp procentowych do końca roku. To są nasze prognozy oczywiście, ale na chwilę obecną uważamy, że taka postawa, jeśli chodzi o brak podnoszenia stóp procentowych, jest postawą bardzo racjonalną i wielce prawdopodobną. Oznacza, że obligacje są dobrym aktywem inwestycyjnym, jeśli chodzi o wykorzystanie płaskich stóp, a szczególnie jeśli rozmawiamy o perspektywie obniżania stóp procentowych Banku Centralnego, oznacza to, że obligacje skarbowe będą również korzystały nie tylko na aktualne rentowności, a również wykorzystają ten czynnik duration, o którym mówiłem wcześniej. Przyszłe okresy według nas, z uwagi właśnie na zatrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych i już pojawiającą się perspektywę obniżek w roku 2024, z wielu przyczyn, również z uwagi na spadającą inflację, z uwagi na mocne spowolnienie gospodarcze, to wszystko się przekłada na to, że w takim otoczeniu książkowo-warsztatowo obligacje są świetnym aktywem do inwestowania. Michał, może chciałbyś dodać do tego pytania? Ja bym może tak zauważył, że może bardziej dla rynku zagranicznego, no ale też w Polsce, no jednak tak silny spadek notowań obligacji, czyli też spadek notowań tych funduszy, no nie był widziany w ostatnich latach, więc no chociażby to uatrakcyjnia ich wycenę. No i to jak tutaj pytający słusznie zauważył, że te fundusze dłużne czy obligacje spadły przynajmniej tyle samo co rynek akcji, co jednak jest historycznie niespotykane, no co właśnie jak tutaj cały czas próbujemy tłumaczyć, no zdecydowanie zwiększa tą atrakcyjność inwestycyjną w przyszłości, tak, więc no tutaj no uważamy, że właśnie kupowanie tych przecenionych obligacji czy funduszy obligacji dla tych inwestorów bardziej konserwatywnych, no teraz jest jak najlepszym pomysłem. To ja od razu przejdę do pytania trzeciego, tak szybko doprecyzowując, czy ekspozycja na złoto dotyczy też platyny i srebra. No tu mogę prosto powiedzieć, srebro tak, no bo to jakby te koszyki spółek to często gdzieś są nawet podobne, tak, jeżeli chodzi o producentów. To jest no co do platyny czy paladu, no my tutaj prognoz nie sporządzamy, więc te rynki są już tu poza obszarem naszego zainteresowania, więc się nie wypowiemy. Możemy dodać do tego pytania pewnie z perspektywy branżowej. Państwo zarówno jak i my zapewne wiedzą, że srebro, palad, platyna są surowcami bardzo mocno wykorzystywanymi w przemyśle czy chemicznym, czy automotoryzacyjnym. To wszystko przekłada się na to, że nie powinny być one traktowane tylko i wyłącznie jako metale szlachetne, ale również jako coś, co jest mocno skorelowane, sprzężone z koniunkturą gospodarczą, czyli że w tych branżach, o których przed chwilą powiedziałem, bardzo często wykorzystuje się również surowce metale szlachetne i one również napędzają popyt na i cenę na te konkretne surowce. Także kolejne pytanie, które otrzymaliśmy, również dotyczy obligacji. Jeśli chodzi o prognozy, czy w kolejnych miesiącach jest szansa na to, żeby spadki rentowności były kontynuowane i wzrosty w tym segmencie w dalszym ciągu miały miejsce? W naszym przekonaniu owszem, również z uwagi na to, że względem dotychczasowych rentowności obecne poziomy są w dalszym ciągu wysokie, plus postawa banku centralnego w obliczu spadającej inflacji, spowolnienia gospodarczego i szansa na obniżanie stopy procentowej, nie podwyższanie, przekłada się na to, że ten rynek i segment oceniamy pozytywnie. Tak, a jeżeli chodzi o taki krótki termin, no wiadomo, tak, że teraz widać
że ten spadek jest dynamiczny, no może też jesteśmy lekko zaskoczeni, że aż tak szybko jakby ten scenariusz się realizuje, no ale to znów no, nawiązałbym z kolei do tego tematu drugiego pod tytułem wysoka zmienność. Może być tak, że te cykle, czy widzimy to tak w ostatnich latach po COVID-zie, te cykle rynkowe przyspieszyły, ta zmienność jest wysoka, więc generalnie możemy powiedzieć, że w całym roku tak spodziewamy się spadku rentowności, to jest może być tak, że jakby te ruchy będą po drodze takie bardzo szybkie, tak? Teraz spadliśmy z 8 do, nie wiem, 5,5, potem odbijemy do 7, potem będzie, nie wiem, 4, potem będzie 6 i takie te wahania mogą być po drodze bardzo duże, także też zwracamy uwagę, że w krótkim terminie no, może to wyglądać trochę inaczej niż w horyzoncie całego roku. To jest bardzo ważne to, co przed chwilą powiedział Michał odnośnie właśnie zachowania obligacji skarbowych, czy w ogóle obligacji jako instrumentu. Prosimy Państwa o pamiętać o tym, że to jednak nie są depozyty. Każda inwestycja, nawet w te instrumenty bezpieczne, jakim są obligacje, zawiera w sobie ryzyko inwestycyjne, zmienność ceny, tak zwane ząbkowanie wykresów, czyli że nawet jeśli średnioterminowa tendencja jest wzrostowa, to w krótkich okresach możemy zauważyć wzrosty i spadki, co jest zupełnie naturalnym zjawiskiem, wskazującym na to, że instrument jest płynny, jest popyt i podaż i czasem właśnie te siły ze sobą rywalizują, spowodują spadek czy wzrost ceny, natomiast tendencja jest oparta na długoterminowych trendach, które Państwu prezentowaliśmy dzisiaj i w takim ujęciu, z tego punktu widzenia postrzegamy właśnie rynek instrumentów obligacyjnych, czyli że opartych o stopę procentową. Tam się pojawiło pytanie do tej drugiej części, to postaram się szybko odpowiedzieć. My to oczywiście analizujemy, to co wydarzenia, które się dzieją, one mają wpływ na dwa elementy. Z jednej strony wiarygodność, to znaczy partie poprzez te wydarzenia budują sobie wiarygodność albo ją tracą w tematach choćby bezpieczeństwa, polityki zagranicznej. Z drugiej strony budują albo minimalizują motywację wyborców do pójścia na wybory. I te sytuacje, które się dzieją, czy wokół granicy, czy tematów bezpieczeństwa, czy tematów związanych z Niemcami, interpretujemy w ten sposób, że jeden, drugi elektorat próbuje swoich wyborców zmobilizować do tego, żeby pójść, bo tych przepływów pomiędzy tymi dwoma grupami praktycznie nie ma, więc teraz odbywa się tak naprawdę pewna gra pomiędzy partiami o to, kto będzie bardziej wiarygodny w tematach gospodarczych, w tematach bezpieczeństwa, i kto da swoim wyborcom większą motywację do tego, żeby na jesieni pójść do głosowania, bo tak naprawdę od tego dużo zależy, która partia będzie rządzić. Znaczy, kto w dniu wyborów wyjdzie z domu, będzie mieć motywację do tego, żeby zagłosować. Dziękujemy, panie Łukaszu. Również mamy pytania na temat tego, czy istnieje możliwość nabycia obligacji denominowanych w dolarze amerykańskim o ratingu inwestycyjnym. W przypadku naszego banku, w przypadku naszego biura maklerskiego, oczywiście potwierdzam, taka możliwość istnieje. Państwo powinni tylko posiadać rachunek maklerski oraz aneks do rachunku maklerskiego z dostępem do rynków zagranicznych i oferta, jeśli chodzi o obligacje denominowane czy w euro, czy w USD, zarówno ratingu inwestycyjnym, jak i obligacje korporacyjne o niższych ratingach, są dostępne i to wszystko jest możliwe w oparciu oczywiście o Państwa wiedzę, możliwości akceptacji ryzyka oraz to, jaki jest profil inwestycji długośrednioterminowy, czy na zasadzie długoterminowego posiadania, tak zwany buy and hold. Ja myślę, że tutaj pytanie piąte jest dosyć ciekawe, czy Michał chciałbyś go skomentować? Tak, no właśnie chciałem tu odnieść się tu konkretniejsze pytanie na temat perspektyw realokacji kapitału ze spółek produkcyjnych na rzecz spółek segmentu biotechnologii, dóbr luksusowych, cyberbezpieczeństwa. No tutaj te dwa ostatnie, czy dobra luksusowe, czy cyberbezpieczeństwo, to wspominaliśmy, że są to jedne z naszych preferowanych sektorów. Tutaj mogę dodać, że ten sektor dóbr luksusowych no, powinien teraz korzystać między innymi na oczekiwaniu inwestorów odnośnie otwarcia, tak zwanego otwarcia się Chin, wyjścia z tej polityki zero COVID, no bo tutaj konsumenci chińscy są jakby no, jednym z takich głównych źródeł napędowych tego popytu na dobra luksusowe, więc no, może być to sektor, który w krótkim terminie korzysta. Natomiast w przypadku cyberbezpieczeństwa no, jest to trochę bardziej długoterminowy horyzont inwestycyjny, no, bo teraz trzeba przyznać, że jakby te spółki
jakby w ramach całego takiego sektora IT czy sektora tak zwanych spółek wzrostowych, jakby są słabiej postrzegane przez inwestorów z uwagi właśnie na wzrost stóp procentowych. Tutaj właśnie kapitał bardziej przypływa do tych spółek defensywnych czy tak zwanych value. Natomiast no tu uważamy, że prędzej czy później no jednak te dobre fundamenty, jeżeli chodzi o to cyberbezpieczeństwo, jakby te strukturalne zmiany, o których wspominaliśmy, przeważą. No w przypadku biotechnologii to jakby no jest to sektor bardziej ryzykowny względem ochrony zdrowia. Tutaj o ile właśnie tą ochronę zdrowia, jakby te takie spółki bardziej stabilne, te duże preferujemy, no tak w przypadku biotechnologii te spółki też tak jakby ich rynkowe wyceny mocno spadły właśnie z uwagi na zwiększony koszt kapitału, no bo te spółki właśnie tego kapitału dużo potrzebują na prowadzenie badań, no i to jest taki temat bardziej ryzykowny, natomiast no być może niewykluczone, że gdzieś te spadki już coraz bliżej dna są, gdzieś taki wykres widziałem, że mamy bardzo, no gdzieś historycznie wysoki procent spółek, których wycena jest poniżej posiadanej gotówki, więc no widać, że inwestorzy coraz bardziej negatywnie podchodzą. I tu jeszcze widzę jedno pytanie też do może ogólnej dyskusji tak na koniec. Czy uważają panowie, że bez KPO mamy szansę dobrze zakończyć rok? To jak mogę ja zacząć, oczywiście pytanie, co znaczy dobrze zakończyć rok, pewnie w przypadku gospodarki, tak jak patrzymy na produkcję czy PKB, no ten wpływ KPO może być duży. W przypadku na przykład giełdy, wydaje mi się, czasami inwestorzy przeceniają nieco wpływ, no bo rzeczywiście na spółki, na przykład część spółek budowlanych, bo to nawet nie na wszystkie, mógłby być to wpływ pozytywny, natomiast no, wydaje mi się, że bez KPO nasza giełda sobie poradzi, no tak samo czy rentowności obligacji, czy złoty, po prostu te trendy światowe, czyli na przykład osłabienie dolara wpływa na tak pośrednio na umocnienie złotego, czy spadki rentowności obligacji na świecie wpływają na spadki rentowności obligacji w Polsce, po prostu bez KPO jakby te ruchy będą trochę mniejsze, tak? Czyli nadal rentowności spadną, czy giełda wzrośnie, to jest po prostu mniej niż by to było z KPO. Pełnił to, co powiedział pan Michał przed chwilą, o to takie pragmatyczne spojrzenie na to, czym jest polski rynek. Jeśli chodzi o polski rynek akcji, szczególnie w kontekście największych spółek, czyli że indeks WIG20, jest to indeks bardzo mocno przeważony w spółkach finansowych, to są banki, to jest PZU, to jest również bardzo dużo spółek, które są w pewnym stopniu skorelowane z rynkiem surowcowym, czyli że to jest KGHM, to jest PKN Orlen, PGNiG. Więc to są spółki z największym udziałem w indeksie WIG20 i żadna z tych spółek albo mało która rzeczywiście będzie mogła skorzystać na KPO, więc jeśli chodzi o budżety inwestycyjne tych poszczególnych podmiotów, no one są w pewnym stopniu jakby oderwane od faktu przyznania czy nieprzyznania dotacji czy dofinansowywania jakby z tej puli środków. Oczywiście dostęp do tych pieniędzy jest wielce pozytywny dla naszego kraju i bardzo pozytywny z perspektywy innych klas aktywów, takich jak złoty, czyli że inwestowanie w polską walutę z założeniem, że te środki nadejdą, oznacza oczekiwanie umocnienia się złotówki, również z perspektywy postrzegania naszego kraju jako posiadającego szerszy dostęp do finansowania, czyli że bardziej pewne źródła zapewnienia potrzeb pożyczkowych, które są później pozyskiwane, zapewniane przez emisję obligacji skarbowych, być może się okazać, że przy KPO tych emisji potrzeba będzie mniej, w pewnym sensie to oznacza również wsparcie dla wycen obligacji skarbowych i postrzeganie niższego ryzyka naszego kraju jako emitenta. Natomiast nie jest to czynnik, który skreśla absolutnie szanse zarówno krajowego rynku akcji, jak i krajowych obligacji do wzrostów, co zresztą już obserwowaliśmy od wielu miesięcy. Środki te, które mogłyby się pojawić na początku roku, jeszcze się nie pojawiły, perspektywy są cały czas zmienne, no i w międzyczasie gospodarka funkcjonuje zaskakująco dobrze, tak samo rynek i walutowy, i obligacyjny, więc życie toczy się dalej.
Myślę, że wyczerpaliśmy większość pytań, które otrzymaliśmy od naszych słuchaczy. Być może na zakończenie jeszcze zaproponuję sprawdzenie na stronie naszego webinaru materiałów, które dzisiaj prezentowaliśmy. Prezentacje, które zostały przedstawione Państwu, są do pobrania, do przejrzenia. Nasze dzisiejsze nagranie znajdzie się na serwisie YouTube i będą Państwo mogli go odsłuchać, przewinąć w dowolnym momencie, także gorąco do tego zachęcamy. I oczywiście polecamy się Państwu uwadze z perspektywy strony internetowej naszego biura maklerskiego, na której umieszczamy bieżące analizy, przeglądy i raporty, nasze spojrzenie na bieżące wydarzenia na rynku giełdowym czy w gospodarce, plus analitycy biura maklerskiego prowadzą konto na Twitterze, na którym również publikujemy ciekawe informacje i gorąco zachęcamy do zapoznawania się z naszymi alertami i sygnałami, które wysyłamy do naszych inwestorów. Dziękuję Państwu pięknie za czas i życzę udanych inwestycji i udanego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.